Dzień dobry, nazywam się Agata Wiatrowska i to jest mój podcast Z wiatrem w grzywie, w którym opowiadam o rozwoju i o tym, co on może wnieść w Twojej codzienności. W dzisiejszym podcaście chcę Was zaprosić do takiej nietypowej podróży. Podróży przez film Kraina Lodu 2, którym się autentycznie zachwyciłam. I jak spojrzałam na jego taką warstwę psychologiczną, to dość szybko zauważyłam, że to jest film, który pokazuje drogę transformacji, taką drogę do kolejnego kawałka dojrzałości psychicznej. I odpowiada na takie pytania, co zrobić, żeby w ogóle usłyszeć swój głos, jak za tym głosem iść i jakie są kolejne fazy, żeby ten głos odkryć. I jednym z takich fragmentów, który jest bardzo istotny, z takich wątków, jest odkrywanie prawdy, prawdy o sobie, prawdy o świecie. I jak gdzieś poczułam, jak wiele w tym filmie jest przedstawione, uznałam, że to jest bardzo ciekawy w ogóle film do tego, żeby popracować z sobą psychologicznie. Ja pokażę, jak ja ten film widzę w tym podcaście, jak można go wykorzystać do pracy psychologicznej. Oczywiście od razu powiem, że jeśli ktoś się wybiera na film, a podejrzewa, że mogą mu przeszkadzać spoilery, to lepiej niech nie słucha tego podcastu, bo on będzie jednym wielkim spoilerem. Natomiast ja byłam na tym filmie dwa razy, bo drugi raz się wybrałam po to, żeby właśnie ponotować ważne wątki, ponagrywać te fragmenty, które były dla mnie dziś istotne już do podcastu. I uważam, że równie dobrze można wysłać podcastu i pójść właśnie już z tą interpretacją moją, z tym moim pewną propozycją patrzenia. I wtedy może jeszcze jakby z inną perspektywą poczuć film. O co w nim chodzi? W filmie jest kilku głównych bohaterów. Można powiedzieć, że główną bohaterką jest Elza, ale jest też jej siostra Anna. Jest bałwan, jest Krzysztof i jest jeszcze kilku pobocznych bohaterów. Każdy właściwie z tych bohaterów jest w jakiś sposób ważny i w tej drodze, zwłaszcza psychologicznej, każdy odgrywa bardzo ważną rolę. Fabuła się kręci wokół takiego wątku, że Elza żyje już sobie w sposób taki ułożony, który już sobie użyła w filmie pierwszym, w jedynce, w Krainie Lodu numer 1. Żyje w królestwie. Natomiast do jej takiej codzienności wkrada się głos, który słyszy, który budzi w niej pewien niepokój, woła ją gdzieś do poszukiwania czegoś jeszcze. I później jest taki, jakoś gdzieś się wije taki wątek dawnej historii, kłótni między starym plemieniem a właśnie przodkami z tego królestwa, która to kłótnia rozpoczęła taką sytuację, że zaklęta puszcza, która jest spowita mgłą, i nie można do niej wejść. I Elza gdzieś słuchając tego głosu, zaczyna coraz bardziej czuć, że właśnie jej rolą jest podróż do tej zaklętej puszczy. I teraz, jak ja patrzę na tą całą konstrukcję tego wątku, to dla mnie ewidentnie zaklęta puszcza jest taką częścią nieświadomą. Nieświadomą w psychice. Czyli można w ogóle spojrzeć na ten cały film jak na bohaterów własnej psychiki. Zaklęta puszcza jest tą częścią nieświadomą, do której czasami trzeba się udać, żeby właśnie zrozumieć siebie, żeby dojrzeć, żeby przejść jakąś transformację. Ta część świadoma, też można to nazwać bardziej ego, to jest właśnie królestwo. Królestwo, które, czyli taki świat, powiedzmy, rzeczywisty, w którym funkcjonujemy, nasza zwykła codzienność. Natomiast właśnie w zaklętej puszczy kryją się różne ważne rzeczy,
do których trzeba się dostać, które trzeba zrozumieć, i tam właśnie się odbywa transformacja. I dokładnie w filmie tak to jest przedstawione. Na początku jest ta puszcza przedstawiona jaka taka trochę, no, że jest trochę straszna, że ona nie jest dla dzieci, że jest zaczarowana, czyli trochę niepokoi, czyli dokładnie jest tak, jak my mamy też stosunek do naszej nieświadomości, czyli tak z jednej strony chce się tam zaglądać i ona kusi, z drugiej strony trochę niepokoi. Jest też przedstawiona, że w Zaklętej Puszczy jest pewnego rodzaju magia, są duchy, powietrze, ognia, wody i ziemi i właśnie jest te plemię, z którym rozpoczął się jakiś czas temu konflikt. I taki konflikt ego i duszy, czy właśnie tej świadomej części nieświadomej, to jest bardzo jakby no, immanentna część każdego człowieka, tak jest zbudowana nasza psychika. Ten pewien rodzaj napięcia jest, ta mgła jest, to coś, co oddziela tą część świadomą od nieświadomej. I jest to jak najbardziej naturalne. Natomiast nie ma takiej drogi, nie ma takiej transformacji psychologicznej, która by była możliwa bez właśnie przechodzenia przez tą granicę mgły i zaglądania do głębszych warstw psychiki. No dobrze, ale o co chodzi z tym głosem? Ten głos jest przedstawiony jako taki głos, który też uratował Elzy ojca, czyli on daje pewne możliwości, i przede wszystkim nie daje spokoju. Nie? I Elza ewidentnie z tym walczy, mówi, że żyje tu sobie spokojnie, ty we mnie chcesz coś... No tak jest, w ogóle są przepiękne piosenki w całym filmie i też jakby zachęcam do wsłuchania się w słowa, bo tam jest bardzo dużo w tych słowach przekazane. No i z tym głosem Elza próbuje walczyć. Mam już ułożone życie, wszystko się dzieje, ty chcesz mi tu przyjść i coś napsuć, tak? Takie jest trochę pierwsze podejście do głosu, ale jednak Elza nawiązuje z nim relację i im bardziej się w ten głos wczuwa, tym bardziej budzi te duchy przeszłości i w pewnym momencie już następuje taki jakby gdzieś przełom, taki niepokój jakby gdzieś wewnętrzny, że już wiadomo, że już nie ma odwrotu. Pewna struktura spokoju została zachwiana i już do puszczy trzeba się wybrać, już nie ma wyjścia i ona się wybiera w tą podróż razem ze swoimi najbliższymi przyjaciółmi, czyli właśnie Anną, Krzysztofem, Bałwankiem i Reniferem. I tu chwilę chciałabym powiedzieć, jak można patrzeć na te postacie, bo w ogóle w baśniach, tak samo jak pracuję z książką Biegnąca z wilkami, do którego też podcastu zapraszam, bo o nim nagrałam jakby jak pracuję z tą książką cały podcast, to takie nurty jungowskie, ale nie tylko, jest wiele nurtów psychologicznych, które zachęca do pracy z baśniami w taki sposób, że patrzy się na istoty, części ludzi tam występujących jako własne części psychiczne. Czyli w taki najprostszy sposób, jeśli, nie wiem, jest historia o Kopciuszku, Macosze i ojcu, to patrzę, jakie jakości mają poszczególne osoby i szukam też ich w sobie. I właśnie często właśnie też pokazują tą drogę psychologiczną, którą trzeba odbyć w sobie, żeby do pewnej dojrzałości dojść. I ja Was bardzo zachęcam, żeby w podobny sposób spojrzeć na te główne postacie w Krainie Lodu. I mamy właśnie Elzę, z którą się dość łatwo można utożsamić. Elza jest właśnie tą częścią, która jest odpowiedzialna za właśnie odwagę, chęć szukania swojego głosu, podważanie status quo, jakby jest gotowa, żeby stanąć czoło jakby nowym wyzwaniom, chętnie opuszcza sferę komfortu. Natomiast to jest tylko jedna jakość, która, jak się jeszcze później w filmie okazuje, jest niewystarczająca, żeby tą transformację w sposób dobry i bezpieczny dokończyć. I tu bardzo ważną rolę pełni Anna, jej siostra, która ma takie jakości jak dbanie o relacje,
ma bardzo dużo optymizmu, takiej troski o innych, ale też ceni sobie zwykłość. To właśnie Anna zostaje królową właśnie tej części tego królestwa naziemnego, czyli Elsa pod koniec filmu jest zdetronizowana, można powiedzieć, w pozytywny sposób, bo to się wszystko jakby odbywa zgodnie z ich własnym jakby takimi chęciami i Elsa zostaje w tej zaklętej puszczy, czyli w tej części nieświadomej, natomiast Anna obejmuje jakby gdzieś tą władzę nad królestwem. I Anna też pokazuje taką odwagę do bycia autentyczną, do ekspresji siebie, pomimo, i ten wątek jest bardzo też tak jakoś pokazywany, braku dostępu do magicznych mocy, do jakichś nadprzyrodzonych talentów. I tu jak sobie myślę o Annie, to wiele razy jak pracuję z osobami, które gdzieś chcą sięgnąć do jakiejś większej mocy, to jest takie marzenie o tej magicznej mocy. O tej mocy, która przyjdzie tak z zewnątrz i nagle spowoduje, że no coś się da. Tak, co się do tej pory nie dawało. I okej, można też tej mocy szukać, to jest moc Elsy i ona jest bardzo fajna, jest bardzo potrzebna, ale to Anna króluje w tym świecie świadomości, ego, zwykłości, relacji i tej takiej uzgodnionej rzeczywistości. Więc jest bardzo ważną postacią, niedocenianą, mam wrażenie, jak się trochę na nią patrzy. Kogo mamy dalej? Mamy moc Krzysztofa, czyli mamy też postać męską, która z jednej strony jest taka fabuła, Krzysztof próbuje się Annie oświadczyć przez cały film, ciągle nie jest ten moment odpowiedni na to. Można na to bardzo różnie patrzeć, trochę jak taką pewnego rodzaju nieumiejętność Krzysztofa. Ja jednak na to spojrzyłam jako taką sytuację, w której jest jeszcze na to nie czas, który pokazuje, że przestrzeń na takie połączenie dojrzałe tej części męskiej i żeńskiej w każdym człowieku pojawia się dopiero wtedy, kiedy przechodzi on już tą swoją indywidualną, podstawową transformację. Wcześniej po prostu jakby nie ma na to miejsca. Ciągle jest coś ważniejszego, czym trzeba się zająć. Natomiast Krzysztof ma bardzo dużo przestrzeni na wolność innych. On z łatwością sobie radzi i z różnymi, że tak powiem, nastrojami i stanami i Elzy i Anny. Jest w kluczowych momentach wtedy, kiedy trzeba, służy swoim ramieniem, jest oparciem, więc daje taką stabilność i to jest taka jakość, o której też bardzo wiele ludzi, im bardziej, że tak powiem, w życiu dotyka jakiejś niestabilności, to o niej marzy. I oczywiście tą moc Krzysztofa też trzeba szukać jej w sobie, w tej podróży. No i później mamy jeszcze bałwana. Bałwan jest bardzo ważną postacią, genialnie rozpracowaną w tym filmie, ponieważ bałwan jest odpowiedzialny za taki humor. On ciągle trochę tak jakby nie rozumie powagi sytuacji, taki trochę się śmieje z tego, mówi, że jak jest już w tej puszczy, to on mówi, że on może zrozumie kiedyś ten świat i dlaczego teraz ludzie mają tyle takich refleksji poważnych. Natomiast on też ma taki dostęp do takiego wglądu, który jest zupełnie nieoczekiwany, bo na przykład mówi, no tak czuję, że tutaj w tej puszczy to każdy z nas przejdzie jakąś transformację i bardzo dużo jest takiej radości wokół bałwana. On się na przykład gubi w pewnym momencie w tej puszczy, szuka Elzy i Anny i Krzysztofa. Chodzi od drzewa do drzewa i mówi Krzysztof, Anna, Elza, Samantha. Nagle się zatrzymuje i mówi Samantha? Przecież nie znam żadnej Samanty. Czyli bałwan jest takim, to się mówi czasami z psychologicznego ujęcia, tricksterem, czyli taką postacią, która trochę zaburza podstawowy porządek, dodaje trochę humoru, radości i jest kluczowa w rozwoju. Jest kluczowa, bo w różnych poważnych jakby treściach, ale też czasami zmierzając się po prostu z
paradoksami świata, dobrze jest ją mieć, żeby się trochę wyluzować, żeby trochę zrzucić napięcia. Świetnie jest to pokazane w filmie, ponieważ bałwan na pewien odcinek umiera. On znika. Znika w momencie, kiedy Elsa ma problemy ze swoją mocą i moc zamarza. Znika też bałwan, więc też jest bardzo fajnie to pokazane, że ta część musi ustąpić pola w momencie transformacji tym trudniejszym kawałkom. Tym kawałkom, przy których humor bałwana by je niejako może rozbroił, nie pozwoliłby im dojść do skutku. I to bardzo fajnie pokazuje, że z jednej strony okej, możemy mieć ten humor, ale jeśli mamy go ciągle i w kółko, to pewnych transformacji możemy w ogóle nie dokończyć. I oczywiście jeszcze są tutaj tacy bohaterzy ci zbiorowi, czyli jest moc plemienia. To jest taka moc właśnie korzystania z mocy natury, kontaktu z naturą i właśnie moc jakby tutaj tych żołnierzy królestwa, którzy potrafią jakby no walczyć, potrafią stawiać granice, ale ich jakby też praca dopiero zaczyna funkcjonować razem przy współpracy z plemieniem. To jeśli chodzi o postacie. Trzeba patrzeć na te postacie. Jak mówię o takim korzystaniu z filmu w sposób psychologiczny, to można sobie z tym teraz tak pracować, że w tym momencie, gdzie jestem, w swojej podróży psychologicznej, która z tych jakości jest dla mnie ważna? Czy ja potrzebuję więcej mocy Elzy? Czyli czy mam wyruszyć w podróż gdzieś, odważyć się na coś, pójść za swoim głosem? Czy mi jest potrzebna moc Anny, która dba o relacje, która potrafi z optymizmem zajmować się zwykłością dnia codziennego? Czy mi jest potrzebna moc Krzysztofa? Czyli taka przestrzeń na wolność innych i danie sobie takiego oparcia. Czy mi jest może potrzebna moc bałwana, który do wszystkiego trochę podejdzie z luzem i wprowadzi radość jakby w codzienność. Ale wracamy trochę do fabuły filmu i patrzymy, co dalej nas czeka w tej podróży, bo już wiemy, że podróż do transformacji z tą podróżą, gdzie wchodzimy w rejony zaklętej puszczy, czyli wchodzimy w rejony swojej nieświadomości, żeby siebie bardziej poznać, właśnie dojść do tego, co ten głos chce nam powiedzieć. I na początku okazuje się, że był zawarty sojusz, czy miał być zawarty sojusz między plemieniem i właśnie społeczeństwem z tego królestwa, ale do tego sojuszu nie doszło, mimo że była wybudowana tama zgody między nimi, taki most zgody, dochodzi do wojny i trochę właściwie nie wiadomo, dlaczego dochodzi do konfliktu i właśnie po tym konflikcie zapada ta mgła i nie ma tego połączenia. I teraz taka sytuacja braku połączenia i braku łączności królestwa z plemieniem, to jest sytuacja każdej osoby. Każdy młody człowiek, jak dojrzewa, nie ma połączenia królestwa, że tak powiem, z puszczą. To jest praca psychologiczna, to jest proces dojrzewania, w którym te mosty, prawdziwe mosty między częścią świadomą a nieświadomą się buduje. Im więcej tych mostów się wybuduje, tym więcej jest takiego poczucia, że po pierwsze zna się siebie, że jest się autentycznym, że wie się o co, że tak powiem, co komu w duszy gra, tak, wtedy. I tutaj jest to bardzo fajnie właśnie tą metaforą tego braku sojuszu na początku tej drogi jest to pokazane. No i nasi tutaj główni bohaterowie wybierają się do tej puszczy, do której wcale nie jest łatwo wejść, ale jednak im się udaje. I co się dzieje w puszczy? Okazuje się, że w puszczy przychodzą wspomnienia przeszłości. Jest duży emocjonalny ładunek. Też bohaterowie się zaczynają rozdzielać. Każdy ma tam swoją własną, inną drogę. I
spotykają się właśnie też gdzieś te plemię i żołnierzy i prowadzą trudne rozmowy. I jak ja sobie patrzę trochę na te sceny, które tam są w filmie pokazane, to mam wrażenie, że to jest często takie doświadczenie, które ja mam z warsztatów, takich momentów, w których zaczyna się trochę widzieć prawdę o sobie, prawdę też tego, czego się jakby doświadczyło, czego się doświadcza w danym momencie, takiej świadomości, jakie trudne rozmowy trzeba też przeprowadzić, głównie ze sobą, z jaką prawdą się zmierzyć i z jakimi częściami siebie trzeba nawiązać kontakt, żeby mieć dostęp do większego swojego potencjału. I tu oczywiście wszystko się spotyka, i przekonania, i emocje, i właśnie pojawiają się duchy powietrza, ognia, ziemi i wody, które, za którymi też idzie pewna symbolika. Na przykład bardzo fajna jest symbolika ducha ognia, którą jest mała jaszczurka, która zionie ogniem. I ta jaszczurka, jak zaczyna biegać po drzewach, to wszystko zaczyna płonąć. Elza najpierw w taki sposób bardzo mało uporządkowany próbuje lodem ten cały pożar zgasić, co nie przynosi za dużo efektów, bo jaszczurka jest dużo bardziej jeszcze wypłoszona i w pewnym momencie nawiązują kontakt. I delikatny kontakt, zauważenie tej jaszczurki, przestanie jej gonienia powoduje, że ona się wycisza. I ten taniec ognia i lodu to dla mnie jest na przykład taka metafora, w jaki sposób możemy sobie radzić ze złością. Czy tą złość całą można zamrozić? Można, wiele osób to robi, tylko wtedy wszystko jest zlodowaciałe i nie do końca jest to skuteczne, ale też złość można oswoić, można ją uznać, można ją zauważyć i wtedy ona zaczyna z nami współpracować. Bardzo ciekawy jest wątek, już na takim dalszym etapie tej podróży jest duch wody i duchem wody jest, uwaga, koń. I koń na początku, jak się spotyka z Elzą, to Elza atakuje. Ich spotkanie jest w wodzie, Elza próbuje płynąć do rzeki, zaraz o tej rzece też więcej powiem, a koń kopytami próbuje ją utopić. Ona się nie poddaje, próbuje z nim jakby walczyć, w pewnym momencie go dosiada. Dosiada go i pojawiają się takie delikatne lejce, którymi ona go w jakiś sposób, można powiedzieć, ujarzmia. I tak bym to nazwała słowem ujarzmia, ponieważ ten koń bryka, ona wysiaduje jego siłę, jego niezgodę i po tej chwili próby zaczynają współpracować już z lekkością, już właściwie za chwilę te lejce nie są potrzebne i okazuje się, że duch wody staje się wsparciem Elzy, a nie czymś, co ją zwalcza. I mam wrażenie, że to jest bardzo ważny punkt w drodze rozwojowej. Że w momencie, kiedy zaczynamy mieć większy dostęp do różnych swoich części, część z nich różnych, to mogą być nasze wewnętrzne dzieci, które zostały jakoś gdzieś nie uwzględnione w dzieciństwie, to mogą być inne zamrożone emocje, które dochodzą do głosu. Na początku, jak one wszystkie wybuchają trochę jak tsunami, to ma się poczucie, że one są przeciwko nam, a nie współpracują z nami. Dokładnie jak ten koń. Ale one nie są przeciwko, tylko one mają taką siłę, która w pewnym wymiarze po prostu jest odczuwana jako destrukcyjna, ale z nimi trzeba się dogadać. Takie odczucie mają na przykład osoby, które zaczynają coś czuć na warsztacie i mówią, ojejku, ojejku, myślałam, że nie będę tu płakać. Widzę, że są chusteczki, chyba będę jednak. Czyli jest taki niepokój, ojejku, ten koń mi się zaraz wyrwie z piersi i czy ja w ogóle, czy on mi dobrze zrobi, czy to jest to, czego ja chcę. Bardzo często ten właśnie fragment bardzo jest ważny w rozwoju, też żeby go dobrze przejść, żeby tego konia tam dosiąść w sposób współpracujący,
a nie go na przykład ominąć, czy jakoś od niego uciec. Rzeka. Rzeka, a to Halan, to jest rzeka, która jest przedstawiona już na początku filmu jako rzeka, która wie i tak naprawdę jest rzeką życia, jest nurtem życia, ja ją czuję jako po prostu energia życia, która płynie nie tylko w nas, ale płynie w ogóle w świecie, w relacjach i to właśnie do tej rzeki głos kieruje Elzę i okazuje się, że ta rzeka zamarzła i właśnie ta droga transformacji jest po to, żeby ta rzeka ruszyła, żeby odmarzła, żeby zaczęła żyć. I tu zaproszę na fragment piosenki, która o tym mówi. Tam, gdzie w morze wbiega wiatr, czeka rzeka, niosąc brzemię lat. Śpi, kochanie, w świetle gwiazd, w tej rzeki w falach wszystko ma. Odpowiedzi znajdziesz tu, ścieżkę życia wśród meandrów stóp, lecz ostrożnie nurkuj w toń, bo wiry tam zdradliwe są. Co noc pod magiczny nurtu dźwięk usłyszy ten, zdać się, by pokonać lęk, wiedzieć to, co ta rzeka wie. Tam, gdzie w morze wbiega wiatr, czeka matka, niosąc brzemię lat. Chodź, kochanie, drogę gdy nie masz nic, to wszystko masz. Wędrując po tej puszczy, Elza odkrywa, że do połączenia tych czterech duchów, czyli duchu powietrza, ognia, ziemi i wody, potrzebny jest piąty element. Na początku jeszcze nie wie, co ma być tym piątym elementem. Później się okazuje, że jest nim ona sama. I w tej puszczy, oprócz tego już o czym mówiłam, jest właśnie ważne, żeby zobaczyć prawdę o sobie, o swoich rodzicach, zobaczyć prawdę o świecie i o tej wojnie ego z duszą. I to jest takie niezwykłe, bo tam jest pokazane poprzez wiry, w które się wpada. I mam wrażenie, że rozwijając się, niejednokrotnie ma się takie poczucie, że jest się w wirze, z którego nie wiadomo co wynika, który czasami przyprawia o omdlenie prawie, że jak się zmierza z prawdą. Dokładnie tak, jak było to opisane w słowach też tej piosenki o Ato Halan. W momencie, kiedy Elza odkrywa prawdę, ta prawda bardzo ją boli. To cierpienie jest wyrażone w tym, że ona zamarza, właściwie traci swoją moc, wysyła flarę, taką flarę ostrzegawczą do Anny. Właśnie wtedy ginie bałwanek, w momencie, kiedy coś się z Elzą dzieje. To jest ten moment, jedyny, kiedy bałwan mówi, że się boi. I tu cała praca
przechodzi na Annę. Anna rozumie, że trzeba zburzyć ten most, który był pozornym sojuszem między plemem i jakby społeczeństwem w królestwie. I angażuje do tego olbrzymy. Te olbrzymy burzą tą tamę, ale ta tama powoduje, że jest wielka fala tsunami, która zagraża królestwu. I ona na to królestwo leci. I to, że nieświadomość, która jest w jakiś sposób naruszona, nie w dobry sposób zagraża świadomości, to jest fakt psychologiczny. Dlatego wiele metod rozwojowych ma szacunek do tego, w jaki sposób wchodzimy przez te bramy do nieświadomości i się szanuje jej granice. Tu też jest to pokazane. Elzie, która galopuje na właśnie duchu wody, czyli na koniu, udaje się zatrzymać tsunami i ono nic nie robi dla królestwa i wszystko się jakoś uspokaja, wycisza i można powiedzieć, że całość już filmu się kończy takim happy endem typowo bajkowym. Jest bardzo fajny wątek na koniec, w którym Krzysztof mówi, że wszystko powróciło do równowagi po 34 latach i to też uważam, że to jest bardzo ciekawe, ponieważ taki okres transformacji, który jest najsilniejszy, bo tych okresów transformacji jest dużo w życiu człowieka, właściwie one się nie kończą, natomiast taka kulminacja najmocniejszych procesów transformacyjnych jest w tak zwanej połowie życia, czyli między 30 a 40 rokiem, może być trochę wcześniej, może być trochę później. W filmie jest powiedziane, po 34 latach wszystko wraca do równowagi, więc też jest to ciekawe, że jest akurat wymieniony taki wiek. No i właśnie Elza zostaje już w puszczy, a Anna zostaje królową w królestwie. I to tyle, jeśli chodzi o moją podróż z Krainą Lodu. Zachęcam do obejrzenia tego filmu, zachęcam do spojrzenia na niego jak na wskazówkę do podróży, do tego, co trzeba zrobić i do popracowania z nim właśnie w taki sposób, żeby wyczuć, w którym punkcie jesteś, w którym teraz, która część jest ważna, który krok jest do zrobienia, bo tam jest to pokazane krok po kroku, co trzeba zrobić. I zapraszam Cię do napisania właśnie kilka słów komentarza, ciekawa jestem. Jak było na filmie, jak wrażenia, jeszcze jakie wątki może gdzieś zwróciły Twoją uwagę, co jest jakoś dla Ciebie z tej całej podróży najistotniejsze. A jeśli jesteś w takim momencie, żeby ruszyć bardziej do pracy psychologicznej, do pracy rozwojowej, to zapraszam Cię do takiego kursu online, który jest bardzo nietypowy. To jest kurs Róż z kopyta, który jest wokół działania, wokół tego, żeby iść w kierunku własnej ścieżki serca, żeby realizować swoje cele. Ale on się składa z 6 modułów, a właściwie 4 moduły poświęcam w całości na to, żeby się zastanowić właściwie, kim się jest, żeby dotrzeć do swojej autentyczności, żeby poszukać takiej swojej pewności siebie, żeby zobaczyć, co w ogóle nas blokuje do tego, żeby gdzieś dojść. Czyli właściwie przez 4 moduły zajmuję się tym, o czym mówi film Kraina Lodu 2. A dopiero później, już jak się z tej zaklętej puszczy wyjdzie, to można zacząć tworzyć właśnie mapę swoich celów i do nich ruszać i wtedy się nie ciągnie jakichś duchów przyszłości niepotrzebnych, które tylko ciążą, a nie pozwalają dowozić tych planów i marzeń, których się chce. Więc zainteresowane osoby zapraszam na kurs online Róż z kopyta. Link będzie też w show notes. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za tą podróż. Do następnego razu.